Dzień dobry, jestem Kasia i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj filmik, myślę, że wyczekiwany przez wszystkich. Mianowicie wracamy do zakupów z secondhandu i co za tym idzie, rozdanie secondhandowego. Jak możecie zobaczyć, tutaj koło mnie na łóżku już te zakupy leżą. Ostatnio wybrałam się do secondhandu i udało mi się kupić naprawdę fajne rzeczy, moim zdaniem. Część z nich jak zwykle jest do przeróbki, no i jak zwykle w tego typu odcinkach daję Wam możliwość wygrania którejś rzeczy. Co musicie zrobić? Zostańcie koniecznie do końca filmu, żeby się dowiedzieć, a teraz zapraszam Was już na dalszą część filmu. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo, także zaraz będę po kolei wyciągała te rzeczy i pokazywała, co kupiłam. I po kolei, jako pierwszą rzecz kupiłam spodnie, które absolutnie w takiej formie nie zostaną. Nie są to spodnie w żaden sposób do zaakceptowania przeze mnie, jeżeli chodzi o długość i tak dalej. To jest coś bardzo złego. Ale kupiłam je dlatego, że bardzo spodobał mi się ich kolor i od razu zobaczyłam z nich krótkie spodenki. Połączenie takiego koloru z bielą i z opaloną skórą to jest coś pięknego i tak właśnie jest skrócę. Będę musiała zmienić też tutaj gumkę, dlatego że one są za szerokie, ale poczekam z tą przeróbką na wyniki tego rozdania, dlatego że może komuś z Was w takiej formie się spodobają, albo może będziecie mieli na nie jakikolwiek inny pomysł, więc to jest pierwsza rzecz. Następnie również spodnie. Oj, dobra, najpierw spodnie. To są takie spodnie w stylu sportowym. Bardziej takie dresy, bojówki, coś, co możemy na spokojnie nosić na co dzień. Ale fajne jest to, że to nie są takie typowe dresy, nie jest nawet materiałowy dres, jeśli chodzi o materiał. Spokojnie możemy je założyć na przykład na jakąś wycieczkę i tak dalej. Fajne jest to, że one mają kieszenie zarówno z tyłu, jak i z boku i możemy dużo do nich spakować i fajnie mieć taką praktyczną rzecz w swojej szafie. Ja takich spodni właśnie nie mam z kieszeniami, bo zwykle jeżeli chodzę w tego typu krojach, to decyduję się jednak na dresy, więc coś takiego będzie miłą odmianą, jeżeli będę w nich chodzić. Kolejna rzecz to jest zwykły basicowy t-shirt, ale takich nigdy za dużo w naszej szafie. I ja bardzo szybko zużywam takie t-shirty i po prostu one mi się brudzą, plamią, po prostu niszczą się pod wpływem, nie wiem, prania, suszenia i tak dalej i siłą rzeczy muszę je co jakiś czas po prostu wyrzucić. Dlatego też nie kupuję takich zwykłych, basicowych rzeczy właśnie w sieciówkach, mimo że one to naprawdę kosztują też grosze. Ale wolę jednak mimo wszystko kupić coś w second handzie, skoro to jest coś takiego, co posłuży mi po prostu na jeden, powiedzmy, sezon. Podoba mi się oprócz tego kolor tego, także na pewno to wykorzystam. Najlepsze jest to, że ja już nie pamiętam tych zakupów w połowie i teraz tak wyciągam ciągle te rzeczy, bo to już było dosyć dawno, ja po prostu nie mogłam nagrać tego filmu. Aha, już teraz pamiętam, to są spodenki lniane, które udało mi się ostatnio znaleźć, też uważam bardzo fajne. Nie wiem, czy nie będą wymagały zwężenia przeze mnie, ale to szczerze ja nawet nie przymierzałam tych rzeczy, więc zaraz zobaczymy. Fajne jest to, że to jest 100% len i bardzo ładny kolor jest tego lnu, tak więc zaraz przymierzę i zobaczymy. Następna rzecz to jest w ogóle coś super, bo to są spodnie lniane, ale takie, które prawdopodobnie będę musiała trochę zwęzić, mimo wszystko podoba mi się w nich ich wzór, bo jest naprawdę nietypowy i w połączeniu na przykład z gładką białą koszulką, szarą, czarną, w różnych innych kolorach tak naprawdę, wydaje mi się, że taka stylówka będzie wyglądała ciekawie. Kolejna rzecz to jest coś, co chyba pamiętam, aha, ja to kupiłam na przeróbkę totalnie i będę z tego robiła po prostu komplet, spodenki i góra po prostu taka. Więc wzięłam w takim pastelowym, żółtym kolorze koszulę w tym celu i oczywiście możecie też to zgarnąć, jeżeli chcecie z tego rozdania, natomiast tak jak mówię, moja wizja była taka, żeby to po prostu przerobić. Kolejna rzecz w moim ulubionym kolorze, serio, jak pokochałam ostatnio żółty, bluza, tadam, wygląda tak. Ja ją wzięłam ze względu na to, że jeśli chodzi o tą wewnętrzną stronę, ona jest bardzo milutka, bo to jest taki misiak delikatny. Popatrzyłam teraz na skład tego i to jest bawełna, więc fajnie. Na pewno wykorzystam to teraz na lecie i jesienią, bo fajnie też czasem przerzucić w lecie coś takiego luźniejszego, troszkę nawet bardziej obszerniejszego, co nas po prostu opatuli gdzieś tam wieczorem, choćby przy ognisku. A wybieramy się niedługo ze znajomymi właśnie w takie miejsce na wyjazd kilkudniowy,
gdzie te ogniska się będą zdarzały, więc myślę, że jeżeli to się uchowa u mnie, no to wezmę to ze sobą. Kolejna rzecz to jest bluzka. Wzięłam ją, bo spodobał mi się jej krój. Ona jest taka lekko prześwitująca, natomiast jest troszkę oversize'owa i przede wszystkim jest na krótki rękaw, na czym mi bardzo zależało, bo ja ostatnio nawet na Instagramie o tym mówiłam. Polubiłam się z powrotem z białą koszulą, ale mam same koszule na długi rękaw. Potrzebowałam czegoś takiego właśnie luźniejszego teraz na lato. Myślę, że fajnie można to zestawić, zestylizować, także jestem ciekawa, czy również Wam się spodoba. To jest w ogóle mój ulubieniec i będziecie się śmiali, to wygląda jak taki worek pokutny, worek na ziemniaki, jakkolwiek możecie to określić. Ja kocham ogrodniczki. Wiele razy już o tym mówiłam, że czuję się w ogrodniczkach super i lubię po prostu w nich chodzić. I znalazłam coś ekstra, co zaraz oczywiście to przymierzę też i zobaczycie. Taki kombinezon dosłownie w kolorze worka na ziemniaki i wiem, że on się nie będzie podobał wszystkim, ale uwierzcie mi, że to jest najwygodniejsza rzecz na świecie. I ja nie mam zamiaru tego nosić na co dzień, tak wiecie, gdzieś wychodząc i tak dalej, ale kupiłam to z myślą o takich wieczorach właśnie, kiedy muszę popracować, kiedy będę malowała na przykład, no to myślę, że coś takiego mi się po prostu przyda. Nie wiem, no ja jestem tym zachwycona i to jest moja ulubiona rzecz z tych zakupów. Nie zabierajcie mi jej, proszę. Nie będzie się Wam podobało, jestem pewna, także pokazuję tutaj na spokojnie w tym filmie. Następna rzecz to jest jedwabna koszula, która jest przepiękna w kolorze. Mnie ten wzór i kolor zachwycił od razu i przede wszystkim to jest 100% jedwab, jest naprawdę śliczna. Ja już ją widziałam w takich stylizacjach, zarówno z białymi spodniami, z czarnymi, z jeansami, z shortami, spódniczkami i właściwie z wieloma rzeczami. Ostatnio przymierzyłam ją, tą koszulę wyjątkowo przymierzyłam, bo po prostu nie mogłam się powstrzymać, do białej spódniczki tenisowej i wyglądało to obłędnie. Myślę, że w takiej formie Wam niedługo ją tutaj również pokażę, bo ona mi będzie jeszcze potrzebna prawdopodobnie do jednego filmu, który zamierzam nagrać chyba jutro. A potem mogę Wam ją oddać, jeżeli ją wybierzecie. I następna jedwabna koszula, tym razem w takim żółtym, ale bardzo spokojnym kolorze. Zobaczcie na to, też bardzo mi się podoba i o, pięknie, ja kocham w ogóle takie materiały. Zawsze po prostu nie mogę się oprzeć w second handzie, przeważnie coś takiego właśnie kupuję. Kolejna rzecz, widzę, że to jest też taki basic, czyli po prostu kolejny t-shirt, który zużyję po prostu bardzo szybko, z jakimś greckim motywem. I spódniczka na koniec, która mi się również bardzo spodobała, jeśli chodzi o wzór, to jest taka klasyczna mini z troszkę grubszego materiału, ale pomysłów na stylizację również mam mnóstwo. Myślę, że jest to łatwa rzecz do stylizowania, bo ona sama w sobie robi całą robotę. Do tego nawet moglibyście ubrać biały t-shirt i wyglądałoby to ekstra. Dobrze, moja torba na zakupy jest już pusta, więc możemy przejść do zakończenia filmu. Na początku wspomniałam Wam o tym, że macie możliwość zgarnięcia którejś rzeczy, którą pokazywałam w tym filmie. Co musicie zrobić? Zasady są bardzo proste. Pamiętajcie, że musicie być oczywiście subskrybentami mojego kanału. Oprócz tego w komentarzu napiszcie, kiedyś pytałam Was o to, jak trafiliście na mój kanał. Dzisiaj zapytam, dlaczego postanowiliście mnie zasubskrybować i na nim zostać. Jestem bardzo ciekawa, bo w ostatnim czasie coraz częściej dostaję od Was taki fajny feedback, zwłaszcza na Instagramie. Swoją drogą zaobserwujcie mnie na Instagramie. Ostatnio na przykład zrobiło mi się mega miło, bo dziewczyna, która mnie obserwuje na Instagramie, napisała, że ogląda moje filmy od 2017 roku i jest do dzisiaj. Widzi, że się rozwinęłam w ostatnim czasie, zrobiło mi się tak strasznie miło i kocham czytać takie wiadomości, więc dajcie mi znać, z jakiego powodu tutaj jesteście. Możecie też napisać, od kiedy mnie oglądacie mniej więcej, co pamiętacie z mojego kanału, bo serio jestem bardzo, bardzo ciekawa też Was jako moich widzów. I oczywiście też w komentarzu nie zapomnijcie dopisać rzeczy, którą chcecie wygrać właśnie z tego rozdania. Czyli subskrypcję kanału, komentarz i napisanie w komentarzu dodatkowo rzeczy, którą chcecie dostać. Jeżeli chodzi o wyniki, one pojawią się 10 lipca na moim Instagramie, więc możecie też mnie teraz zaobserwować, a jeżeli nie chcecie z jakiegoś powodu, to po prostu wejdźcie w tym dniu na Instagrama. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli filmik Wam się podobał i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!